Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam na film. Pierwszy komentarz będzie o kasie, a mianowicie o cenach mrożonek. Ja na poprzednim filmie mówiłem, ile kosztują w Bydgoszczy takie mrożonki, a wypisaliście ile u Was. I powiem Wam, w niektórych miejscach jest srogo. Michał na przykład pisze, że u niego są po 8 zeta. Są komentarze, że są, mówię o tych tanich mrożonkach, są komentarze, że są po 9, po 11 zł. No dość drogo. Ja znam cenę zakupu i wiem, że to jest dość duża przebitka. I tutaj teraz mnie znienawidzą wszyscy posiadacze sklepów zoologicznych. Nie, ja rozumiem, że są jakieś koszty, prąd kosztuje, lodówki kosztuje i tak dalej, i tak dalej. To może troszeczkę inaczej wyglądać niż w sklepie na Ściandeckich w Bydgoszczy, w Ambidiku, bo to jest sklep firmowy. Troszeczkę innymi prawami się rządzi, taki mocno dofinansowany sklep. A jak ktoś tak, że tak powiem, żyje tylko i wyłącznie ze swojego własnego sklepu, no to ja rozumiem takie rzeczy, że po prostu macie drożej, że te marże są troszeczkę wyższe. W sumie, jakby tak popatrzeć z drugiej strony, no to na ile starcza Wam taka mrożonka? Jeśli macie małe akwarium, nie jest to problem, tak? Wtedy to jesteście skłonni zapłacić te 8 zł i to na przykład macie na 2 miesiące, tak? Bo tam podajecie za jakiś czas kostkę lub pół nawet, nie? Macie mały ryb. Ale jak ktoś ma akwarium duże, dużo ryb, które głównie żyją się mrożonkami, no to takie ceny to jest zgroza. I z tej strony też warto spojrzeć. Ale dobra, ja już o kasie nie będę więcej mówił. Od jakiegoś czasu proszę Was, żebyście zostawili jakiś ślad po sobie pod tym filmem w formie jakiegoś przywitania, napiszcie cześć, postawcie ikonkę, cokolwiek. To zwiększa zasięgi, a Was nic to nie kosztuje. A teraz komentarz od Karola. Hej psorze, doczekać się nie mogę na odpowiedź na moje pytanko. Karol jest wspierającym, więc ja zawsze odpowiadam na pytanie wspierających. Wiadomo, coś za coś. Karol, ja nie widzę nigdzie Twojego pytania. Przeszperałem wszystkie pytania, odpowiedzi, komentarze. Przeszperałem wszystko i w piwnicy byłem i na strychu. I nie mogę znaleźć Twojego pytania. Napisz do mnie jeszcze raz to pytanie albo na maila, a maila znajdziesz w opisie tego filmu. Więc pisz śmiało, na 100% odpowiem na Twoje pytanie. No chyba, że jest jakieś zwariowane. Wtedy nie wiem. I czytamy. EUK. Choroba wybiła mi już drugą obsadę pyszczaków w Malawi. Parametry wody mierzone testami kropelkowymi są ok. Regularne podmiany przez filtr węglowy. Markowe pokarmy. Planuję hard restart. Zakupiłem już nowe podłoże. W planach jest zakup ryb z renomowanej hodowli. Tu moje pytanie. Jak zdezynfekować akwarium, kamienie, filtr i osprzęt? Jeśli chodzi o objawy, to zapadnięte brzuszki, białe nitkowate odchody, plamy na płetwie grzbietowej i ciele. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. To nie parametry wody były przyczyną Twoich nieszczęść, tylko pewna choroba. A żebyś więcej się na temat dowiedział, żebym mógł Ci skutecznie pomóc, proszę napisz do mnie maila. Maila znajdziesz w opisie tego filmu. Tam Ci napiszę, co to jest, jak sobie z tym poradzić, jak to leczyć, jak zapobiegać. Nie będę teraz tutaj tego na tym filmie robił. Jeśli chodzi o dezynfekcję, akwarium jest taka bardzo prosta i tania metoda. Tutaj niestety muszę wymienić nazwę i firmę, więc powiecie, że to reklama, niech Wam będzie, chociaż z umanego grosza to nie dostałem, nikt mnie o to nie prosił. Kup chloraminę Tropicala, to są takie buteleczki żółciutkie, 30 ml za jakieś tam grosze i wlej to do wody. To jest dawkowanie, jest cała buteleczka jest na 300 litrów wody i dawkowanie to jest 10 ml na 100 litrów wody, bo to jest 30 ml. Wlej to, uruchom filtry, niech woda się miesza i pozostaw to na 24 godziny. W tym czasie chloramina zrobi kawał dobrej roboty, zdezynfekuje Ci wszystko, wybije. Pożyteczne, niepożyteczne, wszystko. Będzie jałowo. A żeby to zneutralizować, tej samej firmy wlej preparat, który się nazywa antychlor. Poczekaj tam z godzinkę i jest po sprawie. Wylej wszystko i masz akwarium zdezynfekowane.
Jednak nad sprzętem skupiłbym się troszeczkę mocniej i użyłbym stężenia 10 ml na 2 litry wody. Wszystkie te sprzęty, które masz w akwarium. Filtry, grzałki, a nawet siatki, wszystko to, co używałeś do tego zbiornika. Czyściki, wszelakie gąbeczki i tak dalej. Wszystko to, co miało styczność z tą wodą, odkaź w ten sposób. Pozostaw to na kilka godzin i to będzie zupełnie wystarczające. A jak zostawisz na dobę, to jeszcze lepiej. Niestety piasku, jeśli miałeś piasek oczywiście, no to bym go już nie użył, bym go wywalił, bo ciężko będzie go dezynfekować. Wszystkie materiały porowate, również bym się ich pozbył, ale ceramikę starałbym się ratować. Więc dezynfekowałbym ceramikę tak, jak dezynfekuje się sprzęt, o którym Ci mówiłem, czyli 10 ml na 2 litry wody. Jeśli masz filtr kobyłkowy, a taki chyba masz, więc do wiadra, gdzie to będzie się wszystko tam, że tak powiem, odkażało, włóż wlewkę z tego filtra, uruchom filtr, jaką sobie tam pracuje. Dokładnie go w ten sposób zdezynfekujesz. Ceramikę również niestety i stracisz filtrację biologiczną. Następnie postępuj tak samo z antychlorem. To, o czym wcześniej mówiłem. Zostaw ceramikę do wyschnięcia przynajmniej kilka dni. Po tym czasie będziesz mógł jeszcze raz jej użyć. Oczywiście na nowo trzeba zaszczepić bakterie, bo one przestaną tam istnieć. Co do ceramiki jeszcze Ci powiem, muszę tu jeszcze troszeczkę do niej wrócić, bo jeśli ona była w dobrym stanie, nie była mocno zabrudzona, zafajdana, no to rób tak, jak mówiłem, ale jeśli była mocno zabrudzona i tam wszystko zgniło w środku, tam wiesz, w tych kanalikach i tak dalej, to było zaklejone wszystko, no to tutaj z odzyskaniem ceramiki będzie więcej roboty. Tak na dobrą sprawę, ja bym się z tym nie męczył i w tym momencie wyjątkowo nabyłbym inną ceramikę, nową. A jeśli ona jest w miarę czysta, wygląda na czystą, nie jest zaklejona, zafajdana glutami, no to może się ratować. Mateusz Przytulski. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Mateusz już kiedyś pytał, ja mu odpowiedziałem, ale ma teraz kolejne pytanko na tyle ciekawe, że myślę, że ta odpowiedź przyda się wielu, więc odpowiem również na to pytanko. Liczę na odpowiedź. Oczywiście odpowiedź za chwilę będzie. Temat wygląda następująco. Chcę kupić akwarium takie 120 litrów. Cel to kwarantanna paletek plus leczenie, jeśli będzie potrzeba. Myślałem o akwarium z panelem, aby nie ryzykować zalania, ale cena jest jaka jest. Akwarium ma stać na strychu, będzie tak zwane gołe szkło, oczywiście grzałka, Jagger, myślę 100-200 W. Co sądzisz? Jeśli chodzi o filtr, myślę o Fluvalu 207, też lubię tę markę jak Ty. Myślisz, że będzie to dobry wybór? Nie chcę iść zbytnio w koszty, bo to, jak pisze, ma być zbiornik awaryjny. Temat kwarantanny to temat rzeka i można byłoby nakręcić naprawdę ze dwa odcinki przynajmniej o kwarantannie. Ja bym chciał się tak mocno rozgadać, no bo, że tak powiem, ryby, z jakim trafią do Waszego akwarium, przebywają pewną drogę, pewne etapy tej drogi z hodowli, czy nawet czasami z odłowu, no to już w ogóle. I nie liczyłbym na to, że w hurtowniach albo sklepach zoologicznych te ryby przechodzą kwarantannę. To się wiąże ze stratami, czyli wiąże się z kosztami. Sklep ma zarabiać, więc tutaj trudno o kwarantannę. I tak naprawdę znam kilka sklepów, które kwarantannę swoich ryb przeprowadzają. Ale małe sklepiki gdzieś tam po galeriach i tak dalej, no nie liczyłbym na to. I nie liczyłbym na to, że te sklepy kupują ryby po kwarantannie. Tak Wam szczerze powiem. Co do sprzętu. Może zacznę od tyłka strony, czyli od oświetlenia. Może być symboliczne, tak byś widział, co się dzieje, żebyś mógł zaobserwować różne objawy u ryb i tak dalej. Tutaj nie ma jakichś żadnych wymagań, ma być po prostu w pewnym momencie jasno i tyle. Grzałki. No myślę, że no, Jagger to naprawdę bardzo wysoka półka grzałek i jak najbardziej wybór jest ok. 100-200 W, no 200 W to lekka przesada, 100 to już tak na maksa, nie? 75 bardziej tam być już całkowicie wystarczyła, wiadomo, paletki będą potrzebowały trochę wyższych temperatur, więc wysoka temperatura wody to mała zawartość tlenu w tej wodzie i tutaj bardzo by się przydał natleniacz dodatkowo pomimo filtra. Natleniacz wody, czyli tak zwany brzęczyk z kostką, którą będzie dodatkowo natleniał Ci wodę w akwarium. To jest bardzo ważne przy niektórych chorobach ryb. Wyobraź sobie, że masz rybę, która ma zainfekowane skrzela przed pasożytami, ciężko jej się oddycha, a woda jest dość ciepła, więc wartość tlenu w tej wodzie jest niska, no i jest klops. Tutaj należałoby dodatkowo natleniać wodę.
Jeśli chodzi o filtr, filtr 200, Fluval 207 to jest taki już no, taki filtr, przerost formy nad treścią, jeśli chodzi o kwarantannę. Ja nigdy nie używam filtrów kubełkowych kwarantanny. Dlaczego? Dlatego, że filtr kubełkowy jest naprawdę super filtrem, bo ma ogromną filtrację biologiczną, ale w tym przypadku tej filtracji biologicznej nie będzie, bo podajesz leki, różne substancje, które wybijają ci biologię, więc to się staje bezcelowe, a nawet przy pewnych przypadkach może być kłopotliwe, bo się zacznie pojawiać amoniak. I tutaj filtr kubełkowy jak najbardziej myślę, że nie. Pomyśl o dużej kaskadzie, o wysokich modelach, tych wysokich modelach, nie mówię tu o drogich, tylko o tych największych modelach, marek nie będę wymieniał, jakichkolwiek największych modelach filtrów kaskadowych. Łatwy dostęp, można szybko wkładać na przykład węgiel aktywowany, żeby się pozbywać leków, inne wkłady, absorbery, amoniaku itd., itd. To będzie bardzo ważna rzecz. Przy okazji kaskada też dość dobrze natlenia wodę i dużo mniej kosztuje niż filtr kubełkowy, a szczególnie Fluval. Więc tutaj zależy ci na kosztach i obniż je w ten sposób, że wybierz filtr kaskadowy, bo filtr kubełkowy to jednak zbyt dużo, jeśli chodzi o kaskadę, zbędny wydatek zwyczajnie. O kaskadę, akwarium, co ja opowiadam. Krzysztof. Dzień dobry, panie Danielu. Mam filtr kubełkowy Fluval 207. I co zrobić, gdy nie będzie prądu przez 3 godziny? Czy wyczyścić cały kubeł, a gąbki i ceramikę przepłukać w wodzie odlanej z akwarium, czy wymienić ceramikę na nową? Wiadomo, że po tak długim czasie bez prądu te bakterie obumarły i zostały na ceramice. Co zrobić w takim przypadku? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Ja już kiedyś na jakimś QIA o tym mówiłem, ale nie będę Cię odsyłał do jakiegoś tam QIA, bo nie jestem w stanie Ci precyzyjnie podać, w którym to było, bo sam nie pamiętam. Już tych QIA mamy trochę, nie? No zbierało się troszeczkę. A pamiętam, że miało to być tylko jeden, dwa odcinki, żeby tam odpowiedzieć na parę pytań, no i tak się zaczęło, że się ciągnie do dzisiaj. Ale myślę, że to dobry pomysł, bo w ten sposób udaje mi się pomagać. Co zrobić, gdy nie ma prądu? Widzisz, to zależy. Jeśli ten filtr od dawna nie był czyszczony, powiedzmy sobie kilka miesięcy i jest mocno zafajdany, no to w tym momencie po 3 godzinach już może być problem, bo z braku tlenu te bakterie szybko tam giną, to się wszystko zaczyna rozkładać, to się zależy od temperatury, no i wielu innych rzeczy jeszcze, nie? Po czym to poznać? No oczywiście po czasie, po jakim był czyszczony filtr, to tak, ale powiedzmy sobie, że masz sklerozę Alzheimera i nie pamiętasz, więc otwierasz taki filtr, i patrzysz na gąbki, jeśli one są zaklejone taką szaro-brązową mazią, no to jest niedobrze. To w takim razie prawdopodobnie po tych 3 godzinach może już tam nie być żadnego życia, ale może być dużo problemów, bo zaraz jakiś amoniak wywali. To bym tutaj bardzo mocno to przepłukał w wodzie pobranej z akwarium, albo w wodzie odstanej, albo w wodzie z jakimś tam uzdatniaczem do wody. To wszystko jedno jest, której z tych trzech rozwiązań użyjesz. Więc gąbki dobrze musisz w tym momencie już wypłukać, tak porządnie. Wypłukać te gąbeczki, ceramikę również, jeśli ona jest taka zafajdana, bo ja już też widziałem takie filtry, co po rok czasu nie były czyszczone, albo takie, których były czyszczone na przykład po 3 miesiącach, 2, ale była tam taka obsada ryby, że one są tak zafajdane, że szok. No ceramika aż zaklejona, nie? Ledwo było ceramika w koszykach widać, wszystko było tak zawalone. No jeśli masz taki stan filtra, no to niestety musisz go solidnie wyczyścić i zapomnij tutaj, że w tym momencie odzyskasz filtrację biologiczną raczej. Ja bym nie ryzykował w każdym razie i to wszystko należałoby dobrze wyczyścić. Ceramikę możesz ratować, ja już tu wcześniej mówiłem, jak to robić. Wypłukać porządnie, przepłukać, zalać na przykład preparatem, o którym wspominałem, chloraminą i dobrze to wypłukać, uzdatnić oczywiście to też, tak jak mówiłem. Odstawić tą ceramikę na kilka dni w jakimś wiadrze. No i potem, po tym czasie użyłbym jej ponownie. Ha, ale tu jest problem, bo ty chcesz ten filtr za chwilę odpalić, prawda? No bo przecież gdyby nie masz drugiego filtra, który tam działa, czy jakiegoś na podmianę, a tym bardziej ceramiki. Więc no w tym przypadku, jeśli jest tak zafajdany, kup następną ceramikę, a tą sobie zostaw jako awaryjną, wymoć ją tam dobrze i tyle. Nie będziesz miał tu zbyt dużego wyboru. Ale jeśli ten filtr był czyściutki, dbasz regularnie, 3 godziny, nie powinno być problemem. Po godzinie tak naprawdę zaczyna się już tam umieranie w takim filtrze, ale to nie znaczy, że wszystko kipnie Ci w ciągu godziny, 2. To może potrwać troszeczkę dłużej. To wszystko zależy od tego stanu właśnie, tego zanieczyszczeń, tego filtra, nie? Więc no, po 3 godzinach, jeśli filtr był czyściutki, gąbki są w miarę czyste, ceramika też, no to powiem Ci, że dobrze bym to wszystko przepłukał
w wodzie pobranej z akwarium uzdatnionej robostanej i uruchomiłbym to jeszcze raz. Ale monitorowałbym w razie czego amoniak w akwarium, no bo wiesz, lepiej chuchać na zimne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś się porywać na taką kawę, to znajdziesz link w opisie pod tym filmem. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość, wystarczy kliknąć wesprzyj tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu. A system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z tego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.